Dzień dobry, gość dnia. Dziś moim gościem jest Artur Torbus, szef klubu PO w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie standardy wprowadzono w Platformie Obywatelskiej po tym, jak 4 lata temu odkryto, że Platforma korumpowała wyborców? Pytanie jest nietrafione, bo nic nie odkryto, panie redaktorze. O ile dobrze pamiętam, przynajmniej w wyborach do Rady Miasta proces nadal trwa, prawdopodobnie jest w zawieszeniu. Zostały powtórzone wybory w okręgu numer 6, a były prezydent Piotr Kruczkowski został oczyszczony ze wszelkich zarzutów i standardy były takie, że nie wystartował do ponownych wyborów. Wyznaczyliśmy nowego kandydata, który obecnie jest prezydent Roman Szełemej. Zgadza się. Ja przypomnę panu może słowa Marka Rząsowskiego, które padły w telewizji Wałbrzych. Marek Rząsowski mówił, tajemnicą Poliszynela jest, że głosy były kupowane nie tylko przez Platformę. Inne ugrupowania były lepiej zorganizowane. Wielokrotnie już na ten argument odpowiadałem. Uważałem, że wtedy Marek Rząsowski wyraźnie nie był w formie. Marek Rząsowski wielokrotnie za to przepraszał. Przepraszał też mniejszość etniczną mieszkającą w Wałbrzychu, także uważam, no był w że świetnej nie ma formie. Tematu. Matka nie biła cygana za to, że ukradł, ale za to, że dał się złapać. Przyjdzie, jeżeli pan zaprosi Marka Rząsowskiego, proszę go o to zapytać. Z tego co wiem, wielokrotnie przepraszał za tą wypowiedź, spotkał się z mniejszością romską. Jeszcze raz za to serdecznie przeprosił i temat jest zamknięty. Dobrze, jakie standardy prowadzono teraz w PO? Jakie dyskusje toczyły się w partii, żeby znowu nie doszło do kupowania głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Wałbrzychu? Jeszcze raz panu chcę wyraźnie powiedzieć. Ta argumentacja nie trafia w sprawie kupowania głosów do Platformy Obywatelskiej. To była, jeżeli ktoś dobrze zauważył, dobrze zorganizowana prowokacja, w którą Platforma Obywatelska wpadła. Nie zapadł żaden wyrok skazujący w sprawie kupowania głosów na członków Platformy Obywatelskiej, przynajmniej do Rady Miasta. Tak, to prawda. 4 lata temu proces się rozpoczął, do tej pory się nie zakończył. Tak. I przypomnę panu, że główny oskarżyciel zapadł się pod ziemię, gdzie jego mocodawcy przestali mu płacić, on przestał zeznawać tak, jak oczekiwali tego mocodawcy. Teraz sąd nie może zakończyć sprawy, bo główny oskarżyciel znikł. No i okazuje się, śmiem twierdzić, że niewykluczone, że cały proces został sfingowany. No tego nie wiemy. Prokuratura nie postawiła wiem. Jednak politykom PO tak. zarzuty ale i nie jest sprawa się tego, toczy. Tak, nie jest w stanie tego udowodnić. No tego jeszcze nie wiemy. No tego nie wiemy. W każdym razie proces jest w zawieszeniu. Natomiast jeżeli chodzi o standardy, one są naprawdę na wysokim poziomie. Już panu powiedziałem, powtórzone zostały wybory w 6. okręgu. Oskarżony radny nie startował, a mógł. Do tej pory byłby radnym. Prezydent Piotr Kruczkowski zrezygnował z kandydowania. Ja myślę, że to są wysokie standardy. Proszę sobie przypomnieć, jedno z ugrupowań przed wyborami miało radnego z zarzutami i nie przeszkadzało im, że był na liście, wiedząc, że ma zarzuty, że został radnym, został skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia, wtedy stracił mandat. Także proszę sobie porównać standardy nasze, a standardy na przykład WWS-u. Dobrze, a Grzegorz Białas, który jest w tej chwili na listach Platformy Obywatelskiej. Ale konkretny zarzut, panie redaktorze. Nie pamięta pan, jak Grzegorz Białas obiecywał pracę za w powstającym wtedy w Szawnie Zdroju Tesco w zamian za oddanie głosu na niego właśnie? No ale to po prostu zajmujemy się plotkami, tak? Nie zajmujemy się plotkami. Może pan już nie pamięta nagrania tej rozmowy i prowokacja wtedy dziennikarzy Gazety Wrocławskiej jakby pokazała to, że Białas jednak mówił to, o czym było od dawna wiadomo na mieście. No, ludzie wiele rzeczy mówią. Nie wiem, ile jest prawdy w tym, co 15 lat temu Gazeta Wrocławska nagrała. No, Longin Rosiak też nagrywał i prokuratura wszystko umorzyła. Także, panie redaktorze, naprawdę no, ale rozmawiamy o standardach. Proszę się o standardy Platformy Obywatelskiej nie obawiać. Proszę spojrzeć na konkurencję. Platforma Obywatelska zawsze słynęła ze standardów ponadprzeciętnych. Co udowodniłem tutaj, wskazując na pana Kruczkowskiego, czy na powtórzone wybory w okręgu numer 6 i niestartowanie wtedy osoby uwikłanej w ten proceder.
No to tylko te dwie osoby się wycofały z kandydowania. Czy Platforma teraz zadbała o to, żeby żaden z kandydatów nawet nie próbował kupować głosów? Po pierwsze, nie kupował. Jestem przekonany, że tak. Takie procedury, z tego co wiem, jest szeroko zakrojona akcja policji. Ale jednak prezydent Szełemej z PO obawia się jednak tego kupowania głosów i ponownie może nawet unieważnienia wyników wyborów, bo zakrojona akcja policji, mówi się o tym, że Wałbrzych będzie otoczony przez policję, że będzie mnóstwo policjantów na ulicach w dniu wyborów. I bardzo dobrze, panie redaktorze. Ja się z tego bardzo cieszę. Na naszych listach jest 50 kandydatów. Oczywiście nie jestem w stanie przewidzieć, kto, jak się zachowa każdy kandydat, ale każdy ma tą świadomość, że takie postępowanie jest nie dość, że nieetyczne, to niezgodne z prawem. Jestem przekonany, że... A rozmawialiście o tym w klubie, oczywiście, w partii? Rozmawialiśmy na wszystkich spotkaniach, żeby nie ulegać prowokacji, bo mogą być różnego rodzaju prowokacje, żeby nie ulegać prowokacji, żeby chodzić od domu do domu i przekonywać do swoich racji. I to jest siła Platformy. A jaką prowokację ma pan na myśli? Bo mówi pan, że Platforma wtedy padła ofiarą prowokacji. No proszę pana, no jeszcze raz powtarzam, jeżeli główny świadek oskarżający w procesie znika, zapada się pod ziemię, miał 5 wyroków skazujących go, prawomocnych wyroków, siedział w więzieniu i prokurator dał wiarę stwierdzenia tego oskarżyciela, a teraz, gdy przychodzi dokończyć proces, on się nie pojawia i wszystko układa się w logiczną całość, że wszystko wymyślił, no to tak to wygląda. To była ewidentna prowokacja. Kto ją zorganizował? No tego nie wiem. Mogę się jedynie domyślać. Myślę, że po zakończeniu tego procesu będzie ciąg dalszy, aby to odkręcić i pokazać, jak była w 2010 roku robiona prowokacja przeciwko Bo to jest kolejne Platformie. Pytanie. Jeżeli tak, świadek jest niewiarygodny, no wybitnie niewiarygodny. Zorganizował prowokację. No ale proszę sobie prześledzić początek, zaraz parę tygodni po wyborach w 2010 roku, gdzie się ten świadek pojawiał, gdzie udzielał wywiadów, etc., etc. No. Kto zyskał na unieważnieniu drugiej tury wyborów prezydenckich? No Wałbrzych, Wałbrzyszanie. Mamy prezydenta Romana Szełemeja. Myślę, że to jest odpowiedź na pana pytanie. Proszę wymienić jakieś porażki Szełemeja w ostatnim okresie w Wałbrzychu. Czego nie udało się zrobić Szełemejowi? No jakby pan uściślił pytanie, no zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Ja nie widzę takich sytuacji. Porażki prezydenta Wałbrzycha od wyboru do dziś. Ja chętnie powiem o sukcesach, ale porażek sobie nie przypominam. Może porażką jest to, że dzwonię o każdej porze dnia i nocy, żeby uzyskać pewne informacje, zapytać się. To jest porażką raczej jak tych, co te telefony odbierają, ale takich merytorycznych porażek nie widzę. Myśli pan, że to jest człowiek na kolejną kadencję dla Wałbrzycha? To jest dla Wałbrzycha szczęście. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy wyobrażam sobie, że może go zabraknąć, ale szkoda by było miasta, gdyby w połowie drogi nie było Romana Szełemeja na tym stanowisku. To ale jest jakie po to prostu szczęście dla Wałbrzycha, które jest przez Szełemeja zadłużane? Proszę pana. I to jest główny zarzut opozycji wobec obecnego prezydenta. Proszę zobaczyć, jaka jest opozycja bezsilna w sytuacji, gdzie prezydent ma stabilną większość w Radzie Miasta i realizuje wszystkie założone przez siebie plany i założone przez Radę Miasta. Przecież gołym okiem widać, jak to miasto się zmienia. To, że miasto zadłuża się, jest to normalny proceder znany we wszystkich miastach, które chcą się rozwijać. Wałbrzych nadrabia dziesięcioletnie zapóźnienia, między innymi dlatego, że straciła prawa grodzkie. Mało kto o tym pamięta. Dzięki decyzji SLD Wałbrzych przez 10 lat stracił ponad 2 miliardy złotych. My od 3 lat odzyskaliśmy prawa grodzkie i staramy się ten utracony czas nadrobić. Proszę się nie obawiać. To zgoda, ale te długi kiedyś trzeba Oczywiście. Będzie spłacić, tak? Przez najbliższe lata Wałbrzych będzie wydawał i zadłużał się jeszcze bardziej, bo mamy ostatnią szansę na pieniądze unijne, po które trzeba sięgnąć. Jeżeli to ma przynieść rozwój temu miastu, to jak najbardziej. Tylko zadłużenie musi być racjonalnie. Proszę sobie wyobrazić, jak pan remontuje dom, również jest na początku trochę bałaganu, trochę chaosu. Trzeba wziąć pożyczkę może na wyremontowanie jakiegoś pokoju, ale później się mieszka miło i przyjemnie. Taka sama sytuacja występuje obecnie w Wałbrzychu.
Czy będzie druga tura wyborów prezydenckich w Wałbrzychu? Nie ma takiej opcji. No, proszę sobie wyobrazić, no ale z kim? Jakby mi pan jeszcze powiedział z kim? Jest Roman Szełemej, długo, długo, długo nic i pierwsza tura. I Szymon Heretyk, SLD. Żart. Kandydat PiSu, Piotr Sosiński. No, podobnie jak Szymon Heretyk. Alicja Rosiak. No, bardzo proszę, Alicja już startowała. Z tego co wiem, mąż Alicji Rosiak, Longi Rosiak, marzy o tym, żeby została przewodniczącą Rady, a nie prezydentem. Także już sam na starcie stwierdził, że nie ma szans, żeby być prezydentem miasta. Beata Żołnierczuk. Żołnieruk. No, Beata Żołnieruk startuje z bardzo ciekawego ugrupowania, ale myślę, najpierw niech pokaże, co potrafi zrobić w Głuszycy, później może próbować w Wałbrzychu. A jak podział głosów w Radzie Miejskiej Wałbrzycha? SLD mówi, że idzie po 5 mandatów. Wspólnota po 9, PiS też po 9. No, czyli z tego wynika, że dwa mandaty zostaną dla nas lub dla lepszego Wałbrzycha, bo myślę, że między tymi ugrupowaniami rozstrzygnie się wynik wyborczy. Ja myślę, że będzie tak samo jak w wyborach prezydenckich. 75%? Dla Romana Szełemeje tak. Dla Romana Szełemeje tak. Dla PO? Dla PO, proszę, w wyborach do Rady Miasta jest tak zwany przelicznik Donta. Tutaj nawet silna partia może stracić na rzecz mniejszych ugrupowań tak. I tutaj tak łatwo przeliczyć tego nie można. Będzie większość samodzielna w Radzie Miejskiej? Jestem samodzielna, może nie, ale jestem przekonany, że z koalicjantem tak. Samodzielna byłby to wynik optymalny dla miasta, no i dla naszej organizacji. Ilu radnych PO będzie miała w Radzie Miejskiej? 12? Panie redaktorze, no nie dzielę skóry na niedźwiedziu. Nie wiem, ile będzie miała Platforma, ale... A marzenia? Zapewniam. Obywatelskiej? No to tak jak pan wspomniał, samodzielne rządzenie, ale jest to mało prawdopodobne, dlatego wejdziemy z silnym mandatem i z silnym koalicjantem. Dziękuję bardzo. Artur Torbus, szef klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Wałbrzycha, był dziś gościem dnia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.